Co dam? Dobrze. Fajne lato, vibik. Siedzimy sobie, chillujemy. Trochę pracujemy, trochę się uczymy. Zaraz pewnie zapytasz, co robimy. Jesteśmy właśnie w Wajżanowie. Jest to zagroda, która jest pięknym miejscem. Ja jestem już tutaj trzeci raz. Natomiast jest to mój pierwszy raz w innej roli niż kursant. Teraz jestem już instruktorem. Mam tę przyjemność tutaj współpracować z chłopakami. Taka forma spędzania wolnego czasu u nauki może być najlepszą formą, w jaki sposób przyswajamy wiedzę i się po prostu bawimy i odbywamy wakacje tak naprawdę, nie? Bo część osób faktycznie przyjeżdża tutaj w ramach urlopu, a przy okazji się uczy. Więc... Mhm. Miejsce jest o tyle ciekawe, że można naprawdę sobie zapełnić czas bezpośrednio po szkoleniu na wiele sposobów. Jeżeli ktoś chce sobie medytować, medytuje. Jeżeli ktoś chce uprawiać sobie jogę, uprawia jogę. Jeżeli chcemy grać w siatkówkę, zrobić grilla, ognisko, saunowanie, pływanie, wódeczka, wszystko jest na miejscu. I to jest fenomenalne, bo możemy to połączyć bezpośrednio z formą nauki. Jest ta równowaga, jest ten balans, o którym nam wszystkim zależy. I tak ten kurs, ale nie tylko, po prostu cała tutaj atmosfera, to miejsce nakierowało mnie na pewne przemyślenia i już wiem, w jakim kierunku chciałabym pójść dalej ze swoim rozwojem. To było moje marzenie, po prostu. Wybrać się na kampa? Tak, bo czegoś takiego nie ma, w sensie nie ma drugiego takiego szkolenia w Polsce, żeby był po prostu obóz szkoleniowy, gdzie jedziesz z zajebistą ekipą na 9 dni, na totalną odcinkę od świata i po prostu łączysz fajną naukę z zabawą. No, nie ma lepszego połączenia po prostu. Ja to bym porównał jako nasz umysł i ciało, które przenika się ze sobą. Dobrze ta wiedza tutaj wchodzi, nie? Że nie ma takich zjazdów strasznych, energetycznych, no jasne, że się zdarzają, ale jest to rzadziej, bo dawkowanie wiedzy jest takie super. Nie no, miejsce jest magiczne. Jeszcze mieszkałam w tym domku centralnie przy jeziorze, także 6.30 rano otwierasz drzwi, a tam piękne jeziorko, pomościk, wychodzisz, Patryk Sobotka prowadzi rozruch. Biuro w Warszawie, w wieżowcu? Kęp. Jakby, no wiecie, jakby... Bezdyskusyjnie po prostu jedna z tych rzeczy wygrywa i po prostu można powiedzieć, że mamy win-win-win. Cała otoczka i całe merytoryczne rzeczy, wszystko było naprawdę super spójne. Dostaliśmy i narzędzia diagnostyczne, gdzie właśnie mogę sobie w sumie teraz o wiele lepiej sprawdzać, co gdzieś nie gra. I tak samo metody terapeutyczne. I szczerze to w sumie fajnie działało, bo w ostatni dzień mieliśmy taki jakby przypadek, że mieliśmy się sami pozamieniać w parach po prostu i wiesz, zdiagnozować sobie kogoś, wprowadzić terapię i sprawdzić jej efekty. I szczerze to byłam mega pozytywnie zaskoczona, że nawet krótka terapia jakby dała mi fajny efekt, więc no, jak widać, coś wyniosłam jednak z tego kursu, bo były efekty, także super. Dla wszystkich kursantów mam taką informację, że po prostu praktykujcie, tak? To jest jakby kluczowe. Starajcie się używać logicznego myślenia w to, co robimy tutaj, żeby po prostu nie fiksować się tylko i wyłącznie na miejscu bólowym, żeby patrzeć na pacjenta szerzej, żeby wiedzieć, co tak naprawdę może być tym czynnikiem obciążającym go i od tego wyjść. Ja jestem studentką, jestem na 5 roku. Wydawało mi się, że powinnam już mieć, wiesz, wszystko, że powinnam być ukierunkowana i w ogóle wiedza już doktorska. Ale tutaj pokazali mi, że wszystko trzeba, do wszystkiego trzeba dochodzić etapowo. I to, że coś nie wiem, nie jest błędem. Przeżyciem. Pokazałam wszystkim i sobie, że w każdym wieku można coś w życiu osiągnąć, iść dalej, rozwijać się. Jestem strasznie wdzięczna, że chłopaki pokłonili się nad moimi problemami. Wiem, jaką drogą iść, jak się dalej naprawiać i czuję swoje ciało. Czuję się, że siedzę na tyłku. Dużo osób mi mówiło, no tam ze studiów jacyś znajomi, że na pierwszym roku to nie ma sensu przyjeżdżać, bo my nic jeszcze nie wiemy, bo po co ten kurs, i tak nie będziemy mogli nic potem robić. Właśnie to mnie tak zachęciło, żeby przyjechać, nie? Że oni wszyscy ciągną, że nie, po co ci to? No to ja mówię, lecę
i sprawdzę, dlaczego to jest taki wielki błąd. I okazało się, że jednak nie jest. Uważam, że te dni dały mi dużo, dużo więcej niż to, co się nauczyłam na studiach w ogóle i w takim sensie, że cała diagnostyka. Wyjście poza materiał i to tak grubo, które mi się bardzo podobało, szczególnie właśnie grzebanie w brzuchu, tam wisteralka i testy drwomięśniowe. Nie? Nie schemat, tylko raczej ten proces zrozumienia, jak my możemy szukać tego zdrowia w pacjencie, jak możemy mu pomóc też poza samym stołem i o tym, jak w ogóle kompleksowo się za to zabrać. Myślę, że zazwyczaj filmy na YouTubie, ani książki, ani jakieś, nie wiem, poszczególne źródła nie łączą tego w jedną całość, tego co my tutaj staramy się zrobić. Sam fakt, że szkolenie masażu tkanek głębokich jest już bardzo bogatym takim kursem, który będzie tutaj poszerzał warsztat pod kątem takim stricte technicznym, to ja miałbym takie jedno małe przesłanie. Zacznijcie wierzyć w to, co robicie, bo będziecie już jesteście świetnymi specjalistami, terapeutami, natomiast jeżeli zaczniecie tak naprawdę przekładać te narzędzia, które macie, rzeczy do diagnostyki, rzeczy do terapii i połączycie to ze swoją pewnością siebie, będziecie mogli naprawdę w świecie tutaj fizjoterapii znaczyć wiele. I to jest taka moja prośba i jeden przekaz, który będzie dotyczył tego, żeby wierzyć w swoje umiejętności, nabierać pewności siebie, oczywiście wszystko z pokorą, ale jednak budujemy tą swoją wartość. I to chciałbym, żebyście pamiętali. Camp to jest takie miejsce, gdzie zyskujesz trochę taką pewność na późniejszą pracę, że czujesz, że podołasz. Pozwoliło mi to nabrać takiej pewności siebie dość mocnej, że teraz mogę pójść, pomasować kogoś, przebadać i nie będę miał z tym problemu. No tak wcześniej miałem tylko jakieś narzędzia, żeby coś porobić, jakiś masaż, ale nie było to skonkretyzowane. A na tę chwilę już mogę to zrobić od A do Z. Chłopaki odpowiadają na bardzo dużo pytań, niekoniecznie związanych z MTG, tylko jakiekolwiek pytania, jakie masz, rozwijają wszelkie wątpliwości i poświęcają ci dużo czasu na to. To nie są takie krótkie odpowiedzi, tylko naprawdę się przekładają i staram się, żebyś zrozumiał. U nas oczywiście założenie jest takie na szkoleniach, że chcielibyśmy, żeby osoby kończące ten kurs trafiały do gabinetów, i potrafiły poradzić sobie z pacjentem jeden na jeden, bo to specjalnie nie jest uczone na studiach. Fajny taki kontakt z chłopakami, że wreszcie nie widzisz ich przez ekran, tylko możesz z nimi porozmawiać i masz takie uczucie, że to, co tworzą w internecie, to jest dokładnie to samo, tak jak oni z tobą rozmawiają na żywo. Mhm. Że są bardzo naturalni i w internecie, i na żywo, i nie ma takiej rozbieżności między tym. Dla ludzi na kempie to mam taką informację, typu zobaczcie, jak się czuliście tutaj pod kątem tego świadomego funkcjonowania, pod kątem nieużywania telefonu, pod kątem odciążania się troszkę od tego całego hałasu niecodziennego. Zobaczcie, jak się czuliście, bo wydaje mi się, że jak sobie rozmawialiśmy z ludźmi, to oni się po prostu czuli tu dobrze. Mhm. Dlatego, że nie było tego bombardowania bodźcami i starajcie się chociaż trochę funkcjonować tak na co dzień. Na kursie najbardziej zaskoczyli mnie ludzie. Ludzie, którzy mają dystans do siebie, mają sobie ten luz, młodzieńczą radość, otwartość i spokój chyba. Spokój, że po kursie można porobić tak totalnie, wychillować. Co na tym kempie było innego? Był inny i unikatowy, dlatego że byli inni ludzie. Tak, trochę inna energia, też bardzo pozytywna, zupełnie inne historie, inne znajomości. Także to było na pewno inne. Podajcie na kempa! Ale... Myśl dziękczynny na koniec? Żeby podziękowali samemu sobie. Bo to, że tutaj jestem, to, że poznałam fajnych ludzi, nauczyłam się, to wszystko zawdzięczam sobie, bo się na to zdecydowałam, bo z kilku rzeczy zrezygnowałam, żeby pewną kwotę tutaj zbierać. Ja myślę, że każdy z nas powinien odczuwać taką wdzięczność za to, że poświęca czas sobie na taki rozwój, też, że dba tutaj o siebie nie tylko pod tym kątem takim, nazwijmy to, książkowym, rozwojowym w terapii, ale też mamy mnóstwo okazji do tego, żeby zadbać o swoje ciało i o swoją głowę
a właśnie medytując na kempie, korzystając z sauny, korzystając z różnych jakichś form tutaj sportu, rekreacji, bo mamy i jeziorko, i siatkówkę, także może to być taki tydzień, po którym naprawdę wyjeżdżamy zdrowsi i w lepszej relacji z samym sobą. Dajcie sobie radość i myślę, że to wystarczy. Będzie lepiej, życie będzie lepsze.